Witam w kolejnym filmiku, takim bardzo króciutkim, czysto informacyjnym. Chciałabym przedstawić pewną ciekawostkę, którą właśnie przed chwilą odkryłam. Także taki filmik na szybko, jeszcze całkowicie bez makijażu, jeszcze z łóżka. Mianowicie odkryłam, że marka Massimo Dutti jest to hiszpańska marka, jest to sklep głównie z ubraniami w ramach sieci Inditexu. To jest taka po prostu, może tak, sklep z lepszym asortymentem niż na przykład asortyment Zary. Generalnie tam podzielili takie po prostu przedziałami cenowymi, są takie marki tańsze, trochę droższe i właśnie idzie później Massimo Dutti. Generalnie ja nigdy nie widziałam żadnych perfum, nie sprawdzałam żadnych perfum Massimo Dutti, ale widzę na fragrancie, że jest trochę zapachów, one były wcześniej jakoś powstawały. Natomiast aktualnie w tym roku zostało wypuszczonych 6 zapachów, 3 damskie, 3 męskie. Przeczytałam na razie informację po hiszpańsku na dwóch stronach, i tak po prostu z grubsza opowiem, co się dowiedziałam. 3 damskie, 3 męskie. Jest to seria w bardzo minimalistycznych flakonikach. One dodatkowo mają takie właśnie woreczki, żeby chronić flakoniki, coś pod takie właśnie dodatki, właśnie jak mamy w markach niszowych. Zapachy mają być jako inspiracje podróżami. Można je zakupić, jak dobrze ustaliłam, to są 100-litrowe flakony w cenie około 50 euro. Cena polska to jest 179 zł, także wychodzi to fajnie, w sensie taniej nawet niż te ceny właśnie za granicą. Dodatkowo są też takie zestawy, 3 mini flakoniki, są to po 3 po 30 ml, więc wychodzi praktycznie też blisko 100 ml, w składzie 90. Cena taka sama, mamy możliwość mieć 3 zapachy, to właśnie małe flakonika, więc ta oferta też w ogóle jest według mnie rewelacyjna. Zapachy mnie ciekawią. Powiem tak, ciekawsze chyba wyglądają te męskie pod kątem, co tam proponują. Między innymi inspiracja pustynią, inspiracja jakimiś egzotycznymi terenami i drewnem, inspiracja taką właśnie plażą, cytrusami, miętą. W damskich mamy m.in. zapach, wydaje mi się, że miał być z pomarańczą. Jest też taki zapach, który ma mięsno pudrowe i zapach, który jest taki bardziej jakiś taki kwiatowo-elegancki. Na pewno zapachy sprawdzę. Wydaje mi się, że one już powinny być stacjonarnie również w Polsce. Informacje są z października. Można je zakupić właśnie i stacjonarnie, i online. Na pewno sprawdzę, spróbuję dzisiaj, także jeżeli uda mi się potestować, to na pewno dam znać, czy któryś z zapachów jest wart uwagi. To chyba tyle. Może ktoś już zna, chociaż raczej pewnie małe prawdopodobieństwo. Wydaje mi się, że one są już faktycznie fizycznie dostępne, ale tak jak mówię, dzisiaj to ustalę.